Dzisiaj po raz kolejny gościmy pana Bogdana Dworaka, który sam siebie nazywa czytaczem literatury. I tak jak ostatnim razem, porozmawiamy z panem Bogdanem o laureacie Nagrody Nobla. W zeszłym roku pan Bogdan opowiadał o twórczości Alice Munro, a dzisiaj pomówimy o tegorocznym laureacie Nobla. Jest to Patryk Modian. Chyba są, pasą. Spodziewał się pan, że właśnie ten pisarz otrzyma nagrodę? Nie, więc w ogóle muszę państwu powiedzieć taką rzecz. Ktoś, kto śledzi literaturę światową, a tak się szczęśliwie składa, że od wielu, wielu lat, jeszcze za czasów najbardziej twardej cenzury komunistycznej, książki Zachodu były niektóre bardzo tłumaczone dość szybko. I kiedy na przykład przeczytaliśmy Alberta Camus, czy Sartra, to wiedziałem, że po kilku latach to jest kandydat do Nobla. Natomiast wierzcie mi państwo, że gdyby Patryk Modiano nie dostał Nagrody Nobla, to ja nie wiem, czy bym sięgnął po jego książki. Ale kiedy dostał Nagrodę Nobla, z najwyższym, chociaż z najwyższą uznaniem, spojrzałem na Akademię Szwedzką. No właśnie, chciałem o to zapytać też, bo Nobel często jest uznawany za taką nagrodę polityczną i w tym roku na przykład mówiło się o pisarzach ukraińskich, afrykańskich. Co pan o tym sądzi? Bo jednak Modiano jest niezaangażowany politycznie. Oczywiście, prawda? Oczywiście ja wiem, bo to są jakieś takie ukłony, historie kraju, gdzie może być wielka literatura, one są zepchnięte na tym. Ale wyjątkowo, kiedy dostał Patryk Modiano, Akademia udowodniła, że formy artystyczne i prawda o wypisywaniu uczciwości świata i znalezienie się w człowieku w skomplikowanym świecie naszym jest ponad politykę. Bo w każdym tkwi coś, co w jakiś sposób kształtuje jego polityczny ten. Ale nie ma jednego zdania o polityce. Natomiast my sobie możemy zawsze podstawić, że tak i tak było. I tutaj tej Akademii Szwedzkiej niesamowicie nisko się kłaniamy. Akademia w uzasadnieniu napisała, że nagroda jest między innymi za sztukę pamięci w książkach właśnie Modiano. Jakby pan to interpretował? A poza tym, to za sztukę pamięci, ale ta sztuka pamięci, to nie jest tak, że to jest retrospekcja w jakichś powieściach, tak jak to było, prawda, u Prusta czy Oliny. Tylko bohaterka czy bohater żyje tak, jakbym tu w tej chwili siedział i nagle przy tym stoliku mam skojarzenia sprzed 30 czy 20 czy 10 lat. I tamta rzeczywistość nakłada mi się na to, co ja w tej chwili robię. I na tym polega to odkrycie wielkie Modiano. Poza tym sposób artystyczny przełożony. Tam w jednym zdaniu akcja się dzieje w tej chwili i 20 lat wcześniej. Że jednak pewne fakty zdawałyby się bardzo pozorne, niezauważane dla nikogo, dla tego, który to przeżywa, kształtują jego świat na przyszłość, a czasami i do końca. Ale w każdym razie polecam księgarnię i Patryka Modiano. Ile macie? 3 książki już ma. Mamy więcej, nawet już, koło 5 książek. Tak, bo już są, teraz jest więcej. Niestety, ale będę musiał się tym Patrykiem Modiano jeszcze raz zająć, porządnie sobie uzmysłowić, bo wstydziłbym się, że ominąłem kogoś, kto potrafił mnie też wyrazić na paryskim. Que suspicieuse à la vue, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant.